No, witam was. Dobry wieczór. Już w zasadzie szaman miał się nie pojawiać, no ale mówił, że będzie dzisiaj. No to jeszcze chociaż na chwilę, bo taki jest mocno dzisiaj, no nie powiem, że pobudzony, bo to nieadekwatność by była, ale mocno tutaj przestrzeń jest podgrzana i pewno się to może manifestować w różnych obszarach. Z pewnością o, zaraz wyłączę muzykę. Z pewnością ci, którzy zaczęli pracę z pierwotnymi kodami źródła, mogą być, czy mogą mieć, no, takie mocne procesy teraz przechodzić, bo może być właśnie z jednej strony aktywacja pewnych potencjałów. Oczywiście tutaj jeszcze o ich manifestacji trudno w ogóle mówić, bo to jest cały czas na razie, pamiętajcie, że pracujecie nad potencjałem, więc jak gdyby do poziomu manifestacji w ogóle się szaman jeszcze nie będzie odnosił, natomiast aktywacja jak najbardziej ma miejsce i to są bardzo dynamiczne procesy, które mogą być odczuwalne w polu bardzo, bardzo spektakularnie. Ale ma to również takie właśnie odzwierciedlenie, że dużo treści odpada. Ten proces niby się zakończył, ale można tak powiedzieć, wypalone, jak to szaman kiedyś porównywał, że do tego z tego rusztowania ta, może nie rdza, tylko ta połuszczona farba musi odpaść, no to w zasadzie takie resztki, to takie nie do końca jest adekwatne już tej połuszczonej farby, ale takie można powiedzieć, to trochę jest tak, właśnie tutaj to nie jest adekwatna metafora. Jak kiedyś paliliście czy ognisko, czy w kominku na przykład, to kiedy się pali takie dobre drewno, bo to musi być dobre, liściaste, nie iglaste, to może być drewno wypalone w taki sposób, że kiedy wystygnie, to wygląda, to się rzadko zdarza, bo to no, od wielu procesów również chemicznych, które w tym zachodzą, zależy i pewno się to wiąże. Znaczy, no, może nie będzie szaman tego na tym poziomie rozkminiał. W każdym bądź razie może takie drewno wypalone, zaznaczam, już po ostygnięciu mieć taką formę, że potem wygląda to jak taki właśnie czysty węgiel drzewny, a kiedy bierze się to do ręki, to można powiedzieć, jest to tak delikatne, że w zasadzie rozsypuje się i gdybyśmy chcieli to między palcami ścisnąć, to się okazuje, że po prostu rozsypuje się to w proszek. Autentyczny proszek pod lekkim naciskiem. No i można powiedzieć, że teraz dzisiaj taki proces został zapoczątkowany. Również z takimi mocno systemowymi treściami zapisanymi w umyśle genetycznym, także prawdopodobnie no coś tutaj się w tej przestrzeni matriksowej, systemowej wydarzy spektakularnego, bo siłą rzeczy to w jakiś sposób musi mieć swoje przejawienie. Zobaczymy tylko, czy będzie to jedna duża wrzuta jakaś, czy się to
rozsypie na wiele mniejszych, no bo kwestia właśnie, w jakiej formie, można tak powiedzieć, te treści przestrzeń utylizuje, czy w postaci tego węgielka, którego jeszcze nikt nie ścisnął między palcami, czy właśnie zostanie on ściśnięty i wtedy po prostu się to sypie, tak jak pył proszek zdmuchnięty wręcz. Także zobaczymy. Tutaj właśnie z wczorajszej pełni mam jeszcze zdjęcia ze skrzycznego. Pokazuję dzisiaj przestrzeń tak przegrzana, bo mieliśmy dzisiaj tutaj może nie cztery pory roku, tylko no, dwie do trzech, no ale też był i zawieje, i ośnieżyca całkiem gęsta. Jakby tak popadało jeszcze kilka godzin, no to następne 20 centymetrów byłoby bez problemu, no ale to na szczęście było tylko kilkanaście minut. No, słońce też się pojawiało, no ale generalnie ciągle jest zima, która raczej się rozwija z racji właśnie tych opadów śniegu niż się zwija. Także kto chce doświadczyć zimy albo pojeździć sobie w rewelacyjnych warunkach na Nastach, to szaman informuje, że na Skrzycznym można jak najbardziej i bardzo fajnie jest. Przy okazji może odwiedzić szamana, bo jeszcze pewno tutaj jakiś czas posiedzimy, bo zapowiada się właśnie, że teraz ten czas no, znowu będzie mocno dynamiczny, także pewno się to przejawi w różnych wrzutach szamana na przestrzeń. Choć dobrze by było, żeby właśnie one też nie były przesycone. No, taka polemika szamana z szamanem, ale właśnie dzięki temu, no jak szaman nie ma z kim gadać, no to musi gadać sam do siebie. To jest bardzo istotne, bo te treści, które z jednej strony szaman odpala, z drugiej strony, no można powiedzieć, utylizuje, wymagają w pewien sposób aktywacji dotknięcia, tak jak ten, czy ściśnięcia tymi palcami, tak jak tu pokazałem, przedstawiłem przed chwilą metaforę tego węgielka. Także no, mówię, ta przestrzeń jest mocno podgrzana, może nie przegrzana, ale podgrzana, więc z pewnością może to być mocno odczuwalne u niektórych również w polu. Czy to poprzez odczucia, czy poprzez no, przesyt treści w okolicach głowy, czy poprzez pewno teraz będzie wyrzut następny problemów z gardłem. No, można powiedzieć, że takie no, niby zwyczajne sprawy, co jakiś czas one wracają siłą rzeczy, ale zawsze jest to ten bliżej raz, można powiedzieć, końca manifestacji tego typu, no nie chcę nazywać problemów, ale wyzwań, bo kiedy no, w końcu istota z tego skorzysta, z tych możliwości i no, to, co jest do nauczenia no, na takim poziomie podstawowym z perspektywy szamana, choć oczywiście no, ten poziom podstawowy jest po prostu no, prawie że nieosiągalny w znaczeniu populacyjnym. No to tutaj niestety nie idzie. Tak. Choć oczywiście jest już na tyle wyraźne w pewien sposób rozdzielenie światów, że niektórzy mają wrażenie, że jest znacznie lepiej. Z perspektywy szamana to trochę inaczej wygląda. Te, można powiedzieć, alternatywny
alternatywny świat, no, pięknie został zapięty na algorytmy niestety oddzielenia, a nie na algorytmy jedności. No i zobaczymy jeszcze jak i kiedy nastąpi manifestacja, bo można powiedzieć tak, zapięty jest, natomiast jeszcze jest możliwość refleksji istot, które no, siłą rzeczy reprezentują, czy są w to zaangażowane. Natomiast czy to spostrzegą w ogóle, no to zobaczymy. Tutaj szaman nie będzie tego w żaden sposób osądzał, choć to nie takie do końca. Czas pokaże i spostrzeżenia z tego na pewno będą, natomiast no, nie wygląda to różowo zupełnie z perspektywy szamana. Choć no, z racji różnych mechanizmów, o których szaman mówił, jest wrażenie wśród ludzi, że jest no, zajebiście i takie zajebiste zmiany. No powiem tak. Fajnie, że niektórzy mają takie wrażenie, no ale to cóż, trudno polemizować z tym, bo jak to niektórzy mówią, no z odczuciami czy przekonaniami trudno polemizować. Tak jak z gustem, to taki podobny mechanizm. No w zasadzie one tutaj prawie, że jest pełna kompatybilność, więc w zasadzie mogą takie być zamiennikami programowymi w pewien sposób, czy może nie tyle programowymi, co mechanizmy służą do tego, żeby instalować na tym programy, które mogą się przejawiać na wielu różnych poziomach za pomocą, czy w wielu różnych dziedzinach za pomocą tego samego mechanizmu. No ale taką przestrzeń, czy tutaj pod tym, o tym pewno też no, przyjdzie czas, to szaman będzie mówił więcej. Tu po prostu robi się przede wszystkim, moi mili, no, możliwość w tym całym przejawieniu na tą chwilę planetarnym postrzegania, no można powiedzieć, zaznaczam na potencjale, ta możliwość funkcjonuje, naprawdę bardzo spektakularna, takiego no postrzegania, w ogóle no nie możliwego wręcz do wyobrażenia do tej pory spektrum rzeczywistości w porównaniu do tego, co było możliwe teraz. Natomiast no, ten potencjał jest trudny do aktywowania z tego powodu, że atrakcyjność treści, którymi żyją ludzie, z ich punktu widzenia zaznaczam, choć to są takie systemowe z punktu widzenia szamana wrzuty, jest na tyle duża, że no, odrzucenie ich wydaje się w ogóle no, niepotrzebne, jest w ogóle bzdurą, czy można tam sobie znaleźć milion innych uzasadnić, no bo obłęd zawsze się da uzasadnić. To szaman mówił, że no, z obłędem polemizować nie można, bo on zawsze znajdzie uzasadnienie dla siebie na milion sposobów, więc no no w zasadzie wszystko zostało powiedziane pod tym względem. No i co moi ludzie, jak
są jakieś pytania odnośnie pracy z pierwotnymi kodami źródła, to jest taki czas, bo to już kilka dni. Szaman musi sprawdzić aż 31, no to 4-5 dni, czyli dobry czas. Niby pierwszego zostało aktywowane, czyli czwarty dzień, to jest dobry czas do ewentualnie może szaman coś tam podpowiedzieć, czy jak to ostatnio mówił, zoptymalizować jeszcze. A jak nie ma, no to cóż, to pracujcie dalej, jeśli takie jest wasze rozpoznanie. Zaznaczam i ciągle się do tego będę odwoływać, żeby to z tego poziomu była praca, bo powiem tak, no uzasadniać tego głębiej w zasadzie już szaman nie będzie, choć być może przyjdzie taki czas, gdzie będzie można to pokazać zupełnie innej perspektywy niż do tej pory jest dostępna, ale można powiedzieć, że ta perspektywa się nie zmieni, natomiast no, zmienią się, czy inaczej, mogą zostać przekształcone treści, które uniemożliwiają na tą chwilę popatrzenie na to w takiej perspektywie potencjalnej. Więc w zasadzie no, zmieni się zupełnie coś innego, nie perspektywa. Zmieni się po prostu poszczególnie. No ale to tak na marginesie. Cóż tu jeszcze szaman może dodać? No niektórzy się też szczelili w daty, można powiedzieć, w daty czy w pewne cykle. W związku z różnymi wrzutami czy aktywacjami szamana też na przestrzeni. No i z tego powodu u niektórych może być właśnie taka, szaman powie tajemniczo i metaforycznie, taka konfrontacja zetknięcia się z kodami obłędu z kolei, nie koniecznie z pierwotnymi kodami źródła. Więc to oczywiście myślę, że już z tej perspektywy, z tego miejsca, gdzie jesteście, no myślę, że dość bezpiecznie będzie można obserwować już właśnie z takiej pozycji obserwatora, nie wchodząc już przynajmniej dynamicznie w interakcję z tym, do czego no zachęcam mocno, żeby nie wchodzić z tym w interakcję, bo to są mocne treści. No ale póki co nie pozostawiam to na właśnie takim poziomie tajemniczo-metaforycznym, bo to następne pewno około 2 tygodnie to ten czas, kiedy to może się tak odpalać. No ale to są procesy w pewien sposób nieuniknione. Jeśli faktycznie mamy przejść do poziomu funkcjonowania już nie tylko na potencjałach, ale do poziomu przejawionego funkcjonowania na rozpoznaniach, czyli w połączeniu takim aktywnym, operacyjnym i popartym przejawieniem z poziomem jaźni chociażby, no to przepracowanie musi być zasadnicze i pełne, a nie tylko iluzoryczne i nadęte. O, takimi
Tak to szaman określi, a tutaj każdy sobie resztę, jak ma potrzeby, może dopowiedzieć. Bo to też właśnie zmieni się z czasem, bo szaman jak najbardziej tak ma w planie. W planie nie ma, ale jak najbardziej tak to postrzega, że no przyszedł, można powiedzieć, taki okres, kiedy już się zastanawiał, czy to napierdzielanie do puszki w ogóle ma sens, czy to już może nawet nie proces zadawania sobie pytania, czy to jest sens, bo gdyby tego sensu nie widział, to po prostu by tego nie robił. Natomiast czy to już nie jest czas, żeby przestać, ale na tą chwilę, jak gdyby, kiedy to ten czas minął, tych opcji, to się okazało, że jednak i tak z perspektywy dzisiejszej widać, że tutaj nie ma, no, jak gdyby potrzeby nawet zastanawiania się. Można jeszcze trochę ponapierdzielać do tej puszki. Natomiast z pewnością coraz więcej będzie odniesień i tu takich operacyjnie w pełni świadomych i rozpoznanych, że pewne treści celowo, które będą zapodawane przez szamana, będą pozostawać w takiej właśnie sferze do pełnego rozpoznania przez was jako, no, słuchaczy, a nie jako gotowce, które z racji właśnie zapodania jako gotowce mogą być używane jako schematy właśnie gotowe lub ignorowane. Co jedno i drugie w zasadzie z punktu widzenia przestrzeni jest równoznaczne, więc niepotrzebne. No i widzę, pytanie się pojawiło. Z każdym dniem trochę więcej błędów. No tak to jest, trochę coraz inne warstwy. Tutaj dość szybko, można powiedzieć, ten proces, tak z punktu widzenia, z perspektywy szamana, został aktywowany. Mówię tutaj ogólnie, a nie szczególnie. Czyli w stosunku do wszystkich, którzy w ten proces tej praktyki aktywacji pierwotnych kodów źródła weszli, więc jak najbardziej może to niekoniecznie być właśnie na początku, że tu coraz mniej błędów, tylko coraz więcej. I tak jak mówiłem, no nie ma się co tym przejmować. A może nie mówiłem, no to mówię teraz, nie ma się co tym przejmować, natomiast warto z pewnością ogarniać i starać się, no, tą uważność, mimo tego, że jest to trudne, albo czasami wręcz, mając uważność wyjątkowo napiętą w odczuciu i jak gdyby wręcz w ogarnięciu, okazuje się, że mimo tej uważności i tak ręka nie taką literę stawia, albo no jest tu przesunięcie w stosunku myślenia do działania, na przykład, tak to może być odczuwalne, albo no wpadają treści nie wiadomo nagle skąd, niekoniecznie muszą być odbierane jako coś, jako konkretne treści, natomiast no po prostu efekt jest taki, jakby nam ktoś po prostu wytrącił dmuchnięciem długopis czy tam pióro z rąk i powodował, że kompletnie, no, nie ogarnia się czasami prostej, wydawałoby się, czynności i prostego tekstu. Ale to jest tylko, no, tak, takie trochę wydawanie się. Nie, ten tekst wcale nie jest prosty. Głębokość
warstw, czy głębokość warstw, ilość warstw, które może poruszyć, no jest w zasadzie no, bardzo, bardzo wielka. I zaznaczam, no to jest dopiero pierwszy, pierwotny kod źródła. Każdy następny, jeśli zostanie aktywowany, będzie, można powiedzieć, nie tylko oddzielnym, oddzielną, można powiedzieć, pracą aktywacji pierwotnego potencjału, bo jest to, no, ma to prowadzić do pełnej możliwości przejawienia tych wszystkich treści, które te kody dotyczą, a nie marzenia o tym, zaznaczam, i gdybania, że tak to by było, czy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można sobie już wklejki robić, ale to nie ma znaczenia. Tu szaman mówi, że to nie jest praca iluzoryczna, tylko jest to praca rzeczywista, praktyka rzeczywista, która ma do tego doprowadzić. Natomiast no, z pewnością, i to też mówi z pełną odpowiedzialnością, specjalnie póki co niewiele na przestrzeni jest poparcia, czy nie, to jest w ogóle nieadekwatne. Nie ma na przestrzeni poparcia na taką pracę. Po prostu z wyjątkiem tego, że szaman jako reprezentant przestrzeni wspomaga ten proces i tyle tylko. Czy jest po to, żeby w ogóle ten proces został aktywowany, ale reszta zależy już od rozpoznania istot, które z tej przestrzeni korzystają de facto, choć to korzystanie to nie jest takie do końca adekwatne, przejawiają się na tej przestrzeni. Także tutaj z tą uważnością, jak ja piszę, no właśnie, moi mili, jest to tak głęboka praca, że mimo czasami uważności pełnej, wydawałoby się, no ręka powinna słuchać naszego umysłu, czy głowy, obojętnie jak to określimy, a czasami może się tu tak zachowywać i się temu absolutnie nie dziwcie, jeśli się tak zdarzy, że wydaje się, że jest pełna uważność i nagle się rozjeżdża, jakby no, ręka rządziła się zupełnie innymi prawami, była pod nadzorem zupełnie innej uważności. No, na początku niewiele więcej da się zarejestrować, oprócz tego, że nie jest to kompatybilne. Natomiast najistotniejsze w tym wszystkim jest to, żeby próbować sobie radzić z tym, tak jak to w optymalizacjach szaman tak to nazwał, mówił, żeby próbować sobie radzić z tym online. Czyli nie zatrzymywać się i nie wiadomo zastanawiać się, czy to dopisać, czy ten, tylko po prostu nie przerywając pisania, po prostu próbować wybrnąć z tej sytuacji. Jak umknął jakiś wyraz, to spróbować go w tej linijce, w której umknął, dopisać tak, żeby zachować sens tej linijki, albo po prostu zignorować. No szukać, nie, powiem tak, nie będzie szaman znowu tutaj gotowców wkładał na przestrzeń. Jeśli będziecie na poziomie choćby idei za tym procesem chcieli nadążyć, to ten proces sam poprowadzi was w sposób optymalny. I chodzi o to właśnie, żeby, no to nie jest takie na siłę dorabianie teorii, tylko po prostu no, ta optymalizacja jest w pewien sposób naturalnym mechanizmem działania
przestrzeni. Trzeba się, czy można tylko taki proces wspomóc, wiedząc o tym. I przede wszystkim trzeba za takim procesem ze śmiałością podążać. Nie włączać tutaj po prostu obłędu, osądu i jakichś wstecznych... Och, już to Trzeman powiedział w myślach i słowo umknęło. No dobrze, to powiem nie tak, jak chciałem powiedzieć. To jakieś po prostu wsteczności, które nie prowadzą tutaj do przodu, tylko nie wiadomo w jakieś manowce, w jakieś odnogi, w których się tylko można zaplątać. Tylko próbować za tym podążyć ze śmiałością, nie zastanawiając się, do czego was to doprowadzi, bo koncentracja ma być właśnie na uważności, na mierzeniu się z tym, co się pojawi. Z czasem być może zobaczycie, że ten proces prowadzi was głębiej w ciało, przynajmniej w niektórych fazach tego pierwszego kodu, że powtarzanie tego, no recytacja, no to nie jest wyolbrzymienie, bo to powinno być, można powiedzieć, recytowane w jakiś sposób, czy jak się to robi, z jakimś rytmem, czy śpiewa, tak jak to wczoraj chyba Mario pisał. To są wszystko jedne z wielu możliwych rozwiązań, które można sobie przy tym po prostu aktywować lub za nimi podążać, lub pozwolić się im po prostu przejawić, bo to są jedne z wielu możliwych opcji, które mogą być w jednych takie, w drugich inne, albo mogą się z czasem po prostu zmieniać. To nie jest proces, który trzeba potraktować sztampowo i po prostu udoskonalić, doprowadzić do perfekcji i walczyć z tym jakoś mechanicznie czy technicznie. To jest proces, za którym należy czy można podążać. A kiedy się podąża, no to mogą się pojawić przestrzenie, które z perspektywy wyobrażania sobie, no są trudne do ogarnięcia w ogóle, czy wręcz niemożliwe. To jest bardzo szeroki obszar, który może być otworzony za pomocą choćby tylko tego pierwszego pierwotnego kodu źródła. Jest to przestrzeń olbrzymia. Dla większości nawet z was, którzy zaczęli, jest to przestrzeń, jeszcze powiem z pełną świadomością, nie bardzo możliwa jeszcze w tej chwili do wyobrażenia. Ale to jest praktyka długofalowa. Ona dla tych, którzy za tym podążą, jeśli taka będzie opcja przestrzeni i zostaną wszystkie kody aktywowane, a szaman taką ma nadzieję, to trochę potrwa, bo każdy następny kod nie będzie przenosił pracy z nim, lecz będzie tylko dołączany do tej pracy, która jest. Aż będzie wszystko tak czytelne i jasne, że w zasadzie zadawanie można się będzie podzielić swoimi doświadczeniami w trakcie, bo być może to będzie bardzo przede wszystkim ciekawe i budujące, natomiast z pewnością nikt nie będzie mieć wątpliwości już w którymś momencie, co i jak należy robić, bo czy jak się z tym mierzyć, bo po prostu siłą rzeczy ich nie będzie.
i szukanie uzasadnienia na pojawienie się braku wątpliwości, no to, to raczej nie jest to coś rozsądnego, choć to może nieadekwatne słowo. No dobra, w zasadzie co? Na dzisiaj myślę, że wystarczy, już niedużo nam tego czasu zostało. Nie chcę, szaman, przegrzewać dzisiaj przestrzeni, bo no, może nie do puszki, ale napierdziala dzisiaj od po prostu południa, a no, nasza sauna dzisiejsza, bo nie wczorajsza, skończyła się o 5 rano. Szamanowku do 7 poszedł spać rano, więc no tak położył się, nie może jeszcze nie spać od razu. No, a potem no, przestrzeń podgrzana mocno, mocno i to jeszcze nie koniec dnia. A jutro też pewno będzie ostro. Tutaj. No, to życzę moim dobrej nocy. No jutro chyba, czy świętujecie, czy nie świętujecie, to dzień wolny dla większości, no to wykorzystanie jego jest no wypadałoby, tak powiem. No i przypominam o słońcu. Ono teraz jest coraz ważniejsze. Ale polecam już w tej gestii, w tej materii własne rozpoznania. Natomiast no, szaman tylko tak przypomina. No i tyle. Dobrej nocy.